Sound City w Kids przedstawia. Słuchowisko oryginalne Słonik Maciuś i Dzień Ziemi autorstwa Natalii Kuzalskiej. Wiosna to taka piękna pora roku. Zwierzęta budzą się ze snu zimowego. Cała przyroda budzi się do życia. A świat za naszymi oknami staje się bardziej przyjazny. Słonik Maciuś z radością myślał o tym, że zaraz po szkole pójdzie na plac zabaw razem ze swoimi kolegami z klasy. Została jeszcze tylko jedna lekcja – przyroda. Drogie dzieci, czy wiecie, jaki jest jutro dzień? No proszę! Wszyscy podnieśli łapki w górę. Maciusiu, chcesz odpowiedzieć? Jutro jest Dzień Ziemi. Bardzo dobrze. Jutro jest 22 kwietnia, dzień, kiedy na całym świecie obchodzimy święto naszej planety. A czy wy, moi mili, jesteście przyjaciółmi Ziemi? Tak! Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi! Tak myślałam! A już jutro z tej okazji odwiedzi nas specjalny gość. Tata waszego kolegi, hipopotama Tomka. Opowie wam o wielu ciekawych rzeczach. O tym, czym się zajmuje i jak należy dbać o środowisko. Super! Już prawie 12:00. Na dziś koniec lekcji. Przypominam wam o zadaniu domowym na jutro. Czyli wykonaniu ekozabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych. Powodzenia! Dobrze, proszę pani. Do widzenia. Do widzenia. Miłego dnia. Tomku, a czym się zajmuje twój tata? Mój tata jest ekologiem. O, a co to znaczy, że twój tata jest ekologiem? To znaczy, że mój tata robi dużo dobrego dla naszego środowiska. Jutro wam wszystko opowiem. Okej, nie mogę się doczekać. Słonik Maciuś był bardzo ciekawy, czego dowie się na spotkaniu z panem ekologiem. W dodatku to przecież tata Tomka, jego najlepszego kolegi z klasy. Witam was bardzo serdecznie, dzieciaki. Mam na imię Filip i poza tym, że jestem tatą Tomka z waszej klasy, to jestem też ekologiem. Kiedy byłem mniej więcej w waszym wieku, zacząłem interesować się przyrodą, tym jak funkcjonuje. Kilkanaście lat później zostałem ekologiem. Obecnie pracuję w kole ekologów Baobab. Naszą misją jest ochrona środowiska, bo środowisko to przecież nasz wspólny dom. A teraz powiedzcie mi proszę, z czym wam się kojarzy słowo ekologia? Słowo ekologia kojarzy mi się z przyrodą, lasem i dniem ziemi. Super! A mnie ekologia kojarzy się z oszczędzaniem energii elektrycznej. Doskonale! A mnie kojarzy się z moją ekozabawką, którą przyniosłam dzisiaj do szkoły. Zrobiłam ośmiornicę z plastikowej butelki i plastikowych zakrętek po napojach. Prawda, że fajna? A ja sam zrobiłem samochód, który jest większy od twojej ośmiornicy. Tylko bezkutni dzieci! Każda z waszych ekozabawek jest wyjątkowa. Ośmiornica, samochód, robot czy lalka. Wszystkie zasługują na najwyższą ocenę, bo zostały wykonane z materiałów wtórnych i surowców ekologicznych. I o to właśnie chodziło. Tak, wasza pani ma rację. Już wam tłumaczę dlaczego. Część odpadów, na przykład plastikowe butelki, szklane opakowania czy aluminiowe puszki, można przerabiać i powtórnie wykorzystywać. Taki proces nazywa się recyklingiem.
Czy wiedzieliście o tym, że plastikowe reklamówki można wykorzystać ponownie jako ocieplenie w kurtkach zimowych? Albo że plastik z butelek po przetworzeniu służy do wyrobu tapicerki w niektórych samochodach? My sami też możemy dawać drugie życie zużytym przedmiotom. Przykładem są wasze ekozabawki, które przynieśliście dzisiaj do szkoły. Od razu widać, że jesteście prawdziwymi przyjaciółmi Ziemi. A w jaki jeszcze sposób dbacie o środowisko na co dzień? Podajcie jakieś przykłady. Ja wyrzucam śmieci do kosza zamiast do lasu. Tak jest! Wzorowa postawa! Trzeba pamiętać o tym, żeby wyłączać światło, gdy wychodzimy z jakiegoś pomieszczenia. Świetnie! Powinniśmy używać torebek wielorazowych, na przykład z bawełny, zamiast reklamówek plastikowych. Oczywiście! Nie wiem, czy wiecie o tym, ale plastikowa reklamówka rozkłada się w ziemi około 400 lat! A kiedy myjecie zęby, to mam nadzieję, że zakręcacie wodę w kranie. Ja tak! Ale mój tata tego nie robi. Należy zakręcać wodę podczas mycia zębów. To jeden z najprostszych i najlepszych sposobów na jej oszczędzanie. A czy macie jakieś inne sposoby? Na przykład zamiast kąpieli w wannie można wziąć prysznic i wtedy też oszczędzamy wodę. Tak, jak słusznie powiedział Maciuś, powinniśmy szukać rozsądnych sposobów na oszczędzanie wody we własnym domu. Na Ziemi już teraz występują niedobory wody. A co się stanie kiedyś w przyszłości, jeżeli wciąż będziemy ją zużywać w nadmiernych ilościach? Wody pitnej po prostu może kiedyś zabraknąć. Wiecie już, dlaczego segregujemy odpady, prawda? Tak, pozwala nam to ponownie wykorzystać surowce z już niepotrzebnych rzeczy. Jestem ciekawy, czy wiecie też, w jaki sposób prawidłowo segregować odpady. Sprawdźmy, co wrzucamy do niebieskiego kosza na odpady. Wszystkie rodzaje papieru oraz opakowania z papieru. Świetnie, Matyldo. A co wrzucamy do zielonego pojemnika? Butelki i słoiki po napojach, żywności i kosmetykach. Brawo, Marto! Dodam tylko, że do pojemnika na szkło nie należy wrzucać na przykład porcelany, zniczy razem z woskiem, żarówek, termometrów czy luster. A kto nam powie, co wrzucamy do żółtego kosza na odpady? Plastikowe butelki, aluminiowe puszki po napojach i sokach, nakrętki. Dobrze, synu. Do żółtego pojemnika wrzucamy jeszcze między innymi puste opakowania po żywności, metale, styropian, folię aluminiową, opakowania po środkach czystości i kosmetykach, plastikowe reklamówki i foliowe jednorazówki. Marto, przypomnij nam, co wrzucamy do pojemnika na odpady biodegradowalne? Do pojemnika na odpady biodegradowalne wrzucamy resztki warzyw i owoców. Dokładnie tak! Jak słusznie powiedziała Marta, do pojemnika na odpady biodegradowalne wrzucamy wyłącznie resztki pochodzenia roślinnego, a nie zwierzęcego. Wszystkie pozostałe odpady, z pominięciem odpadów niebezpiecznych, które nie ulegają procesowi recyklingu, ani nie są odpadami zielonymi, wrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi. Panie Filipie, a co to jest smog? Chętnie odpowiem na to pytanie. Smog to chmura dymu i spalin unosząca się nad miastem. To zjawisko atmosferyczne jest bardzo toksyczne i szkodliwe dla ludzi, roślin i zwierząt. A co jest najlepszą bronią w walce ze smogiem? Cisza?
Zapamiętajcie, drogie dzieci, że najlepszą bronią w walce ze smogiem jest sadzenie drzew. Drzewa i rośliny świetnie niszczą zanieczyszczenia powietrza. Im więcej drzew, tym powietrze jest czystsze, bo drzewa pochłaniają dwutlenek węgla i inne szkodliwe substancje. Dlatego zamiast wycinać drzewa, trzeba ich jak najwięcej sadzić. Ja i moi rodzice oszczędzamy papier. Każdą kartkę zapisujemy z obydwu stron. Dobrze, dzieciaki. Z prawdziwą dumą ogłaszam, że każdy z was jest prawdziwym przyjacielem Ziemi. Chyba zgodzicie się ze mną, że musimy pomóc naszej kochanej matce naturze. Dlatego ogłaszam wielką akcję sprzątania okolicy. Wyruszamy teraz na spacer do lasu. Będziemy zbierać śmieci, które zostawili w lesie nierozsądni i leniwi nieprzyjaciele ziemi. A na koniec zasadzimy nowe drzewka. Dzieci weszły do lasu razem z panem ekologiem i panią Anią. A w lesie było ciemno i ponuro. Pewnie dlatego, że w wielu miejscach na ziemi leżały śmieci. Butelki po napojach, foliowe reklamówki, metalowe opakowania po żywności, szkło i wiele innych odpadów. Nawet telewizory i pralki. Dzieci trochę się przeraziły na ten widok. Ale nie było w tym nic dziwnego. Zapamiętały przecież, jak pan Filip mówił, że matka natura potrzebuje nawet kilkunastu tysięcy lat na to, żeby pozbyć się odpadów. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Weszliśmy do lasu, a w lesie czego nie wolno robić? Nie wolno hałasować. Bardzo dobrze. Przede wszystkim nie wolno krzyczeć, bo można wtedy spłoszyć dużych i małych mieszkańców lasu. Podzielimy się teraz na cztery grupy. Każda grupa dostanie worek na śmieci. Waszym zadaniem będzie napełnienie go odpadami. Później je posegregujemy i wrzucimy do właściwych pojemników. A na koniec zrobimy coś dla dobra naszej planety. Zasadzimy nowe drzewa. Uwaga, drogie dzieci! Załóżcie rękawiczki ochronne i możecie zaczynać wielkie sprzątanie! Po niecałej godzinie dzieciom udało się zebrać 4 pełne worki śmieci. Następnie z pomocą pana ekologa dokonali ich segregacji. Świetnie się spisaliście, dzieciaki! Dobra robota! Teraz tylko podzielimy odpady na papier, metale i tworzywa sztuczne. Szkło, odpady biodegradowalne oraz zmieszane. Panie Filipie, karton po soku wrzucamy do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, prawda? Tak, do żółtego pojemnika. Proszę pana, butelki plastikowe też wrzucamy do żółtego pojemnika? Oczywiście, Matyldo. Pamiętaj, żeby odkręcić butelkę i zgnieść, zanim ją wyrzucisz do pojemnika. Dzięki temu zajmie mniej miejsca. Niedługo później, gdy cały las został posprzątany i odzyskał swój zielony, czysty wygląd, wszyscy wspólnie zasadzili w lesie małe drzewka. Wyrosną z nich kiedyś potężne drzewa, zielone płuca ziemi. Panie Filipie! Słucham, Maciusiu. Jak dorosnę, to chcę zostać ekologiem, tak jak pan. To bardzo dobra wiadomość. Rośnie nam kolejny ekolog. Mój syn też stwierdził, że w przyszłości chce zostać ekologiem. Mam nadzieję, że kiedyś uda ci się spełnić swoje marzenie.
Wiesz co, tato? Ja jednak chciałbym zostać strażakiem. Dobrze, synu. Możesz zostać kim tylko zechcesz. Strażakiem, lekarzem, pilotem czy piosenkarzem. Ważne, żebyś robił to, co lubisz, a przy okazji troszczył się o naszą planetę. Było to słuchowisko oryginalne Słonik Maciuś i Dzień Ziemi autorstwa Natalii Kuzalskiej. Reżyseria Hubert Tymiński. Produkcja Maciej Sztomberek. Scenariusz Natalia Kuzalska. Realizacja dźwięku i montaż Hubert Tymiński. Zarządzanie kreatywne, promocja i montaż wideo Filip Koszlaga. Promocja i PR Michał Grzelak. Autorka okładki Katarzyna Ambroziak. Wystąpili narrator Małgorzata Kozak, Słonik Maciuś Patryk Werner, Pan Filip, tata hipopotama Tomka Damian Bombol, Papuga Ania Katarzyna Werner, Zebra Matylda Ewa Spanowska, Hipopotam Tomek Mateusz Osiecki, Żyrafa Marta Julia Lasoń, lektor Henryk Sirecki. Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Sound City w studio.